Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Hej! Dzisiaj pokażę Wam, jak w naturalny sposób pozbyć się stonki ziemniaczanej. No i tak, będziemy robić oprysk na stonkę. I jak możecie sobie poczytać o stonce, to ja doczytałem, że stonka bardzo nie lubi gorczycy. Prawda? A gdzie jest gorczyca? Gorczyca jest w musztardzie. I właśnie z tego będziemy robić oprysk, z musztardy i z octu. Ocet spirytusowy. No i do tego doleję jeszcze troszkę gnojówki z pokrzywy, żeby jeszcze bardziej odstraszyć tą stonkę. No i dobra, zaczynamy. Karolina, odkręcaj musztardę. Poszło. No i tak, dajemy pół słoiczka musztardy. Masz patyczek. Daj. Dajemy pół słoiczka małego musztardy. Możesz przechylić, może szybciej pójdzie. I tak wybrać. O. Tak, mniej więcej pół. Jeszcze troszkę, jeszcze dawaj. Nie zaszkodzi. Pewnie, że nie. I tak, stonka strasznie właśnie nie lubi gorczycy. Można kupić gotowy taki proszek musztardowy, ale mi się nie chciało, więc kupiłem zwykłą musztardę, też będzie. No i co? Do tej musztardy musimy dolać jeszcze troszkę octu. Mniej więcej 200. No i tak, dolewamy 200 ml octu do tej musztardy. I do tego poleci jeszcze gnojówka z pokrzywy. Tyle. No i mamy prawie pół litra takiego oprysku. Musimy to wymieszać. Wszystko ładnie, dokładnie. Mieszamy. No i co dalej? Musimy ten słoik po prostu zakręcić, odstawić gdziekolwiek i musimy czekać, aż to sobie sfermentuje, przynajmniej 24 godziny, a najlepiej 2 dni. No i takim czymś później wlewamy do opryskiwacza i pryskamy tą stonkę i nasze ziemniaki. I to jest najlepszy naturalny oprysk, jaki może być. W tamtym roku zrobiłem taki oprysk właśnie z musztardy i z octu. I powiem Wam, opryskałem stonkę i na drugi dzień już jej nie było. Później za kilka dni poprawiłem i miałem spokój. To naprawdę działa. Musicie mi uwierzyć na słowo. Jak nie wierzycie, to spróbujcie. Zróbcie sobie takie coś, opryskajcie i stonki nie będzie. No i na dzisiaj to by było wszystko. Przetestujcie sobie oprysk. No i co? Do następnego odcinka. Cześć!